Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie w tym momencie zaczynamy nasz odcinek z przygotowań do Sylwestra, ale też będziecie mogli zobaczyć całą imprezkę. Wiemy, że lubicie takie filmy, bo po ostatniej imprezie wam się troszkę bardzo podobało. Czemu jesteśmy w ogóle na dziele mięsnym? Bo na Sylwestrze będzie k***a tłusto. Ogólnie dowiecie się w innym odcinku, dlaczego jestem w klapkach. Dobra. Wyglądam albo jak debil, albo jakbym miała grzybicę. Nic pomiędzy. Bartek, uwaga! Bartu! Nie ty, Bartek, człowiek wielu talentów. Ej, to w ogóle... Człowiek orkiestra. No. Dobra, czego nam brakuje? A robisz poncz znowu? Nie. Hania robi poncz znowu? Tak. Poncz. Słuchajcie, ale tym razem inny poncz. To był poncz, który wchodził jak miód, a w głowę wchodził jak skała. Czyli za dobrze. Dobrze, to bierz dwa. Hania, twój stres w oczach. Ej, a ciekawe jak mi się typ zakręci. Nie, Bartek. Tutaj się myślę, że nie za dużo zwieści. No. O, dobra, dawajcie tego szampana, szybko. Aha, woda Bartka Kubickiego. O, nie wytrzymujesz z tymi babami momentami. Już jest kolejny dzień, mamy chyba około 13:00 i no, zaczynamy ozdabiać dom na imprezę, która zaczyna się za 7 godzin. Bo jeszcze sobie zdałam sprawę, że nie mamy w ogóle czasu, a jeszcze musimy się w tym czasie przyszykować. Ważne jest podkreślić jeszcze to, że jestem sama w domu, bo wszyscy domownicy delikatnie zapomnieli, że mieliśmy zacząć ozdabianie domu od 12:00 i pojechali na zakupy po jeszcze swoje stroje, bo nie każdemu wszystko doszło. A ja sobie poradzę, jest dobrze, mam dziewczyny, mam Przyłaka Pro, damy sobie radę, co? Już przyszedł czerwony dywan, więc tutaj będzie wszystko rozłożone, nie mogę się doczekać, aż to wszystko zobaczycie, koniecznie dajcie znać. Co myślicie o takim wystroju właśnie Sylwester Hollywood, bo... o, chyba nie mówiliśmy jeszcze, ale właśnie robimy Sylwestra w stylu Hollywood, wszyscy się przebieramy za hollywoodzkie gwiazdy lub jakichś aktorów lub jakieś postacie z filmów. Podoba mi się. Tutaj mamy balony 2, 0, 2, 2, bo taki właśnie rok będziemy mieli. Nadmuchamy je helem, powiesimy tutaj tak na górze i będą piękne zdjęcia. Jak w kinie. Albo na czerwonym dywanie. A co to jest? W ogóle. Kołki. Pachołki. Zrobimy rozdanie Oscarów i tak jak w The Office były Dundies, to my zrobimy Oscary Gen Z po prostu i będziemy mieli w sumie śmieszne nominacje. Wszyscy tutaj wymyślaliśmy konkurencje i nominowane osoby, więc mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. O co ci chodzi? Już chciałem pojechać kupić po prostu ładne spodnie, ładną koszulę, ulizać włosy do tyłu i udawać, że Leonardo DiCaprio się pofarbował na niebiesko. Wika tutaj mi podrzuciła bardzo fajny pomysł. Żeby się ubrał za tą postać czy osobę, no i tak wykombinowaliśmy to i wyobraźcie sobie, że 10 minut później napotkałam człowieka przebranego za tą osobę w galerii. No to jest znak! Ale nawet... nie możesz sobie wyobrazić. Ale ja myślę, że prawdopodobieństwo spotkania w każdy inny normalny dzień jest zerowa, no. I po prostu. To jest Bartek, a to jestem ja. O, kartonik. A co to masz za koszulkę? Z kartonim jeszcze. Z kartonim, o nie! Zostaw Sylwa. No nie, bo się udusi. Dobra, słuchajcie moi drodzy. O Jezu, ale to jest w ogóle przerażające, no bo czuję się jak teraz taki Alvin, jak był ten film Alvin i wiewiórki. Ale Boże, aż głowa boli. This girl is on fire! Syrena pożarnicza! Ale mi się wydaje, że to bez kierunku tak samo wygląda. Tak. Patryk Baran proszony do gabinetu dyrektora w trybie natychmiastowym. O, dobry! Ale naplułem, jest tak mokro w środku teraz. O nie! Jest! Dwójka! Nie mam nowej! 2023! Przecież muszę jest 3, bo jest 2022! Ej, przepraszam! Była pewna, że robię to delikatnie! Patrzcie, ile balonów powstało w międzyczasie. Widzowie, łapcie Donata! Łapcie! Oj, ale kuja! Nie! Pomogę! Nie! Pomogę! Gocha! 3 złote! Nie! Słuchajcie, oni nic nie robią i każą mi pracować. A ja tu jestem operatorem, a nie pracownikiem kreatywnym. Faustyna patrzy, co by tu sobie wypić. No, napój ekipy czy nie napój. Hania udaje, że sprząta blat, a to jest nieprawda ogólnie. O, teraz na przykład robi jakieś rzeczy, w ogóle to nie ma nic związanego z porządkami. Mama, jak się wkurzę, tylko ona po prostu robi kontakt. Bartek zaś myśli, on sobie teraz pije. Teraz będzie sobie sprawdzał, co sobie zje. Przekąska. Oni tu nic nie robią, patrz. Natalka przegląda TikToka, nie robi nic kompletnie. Cały czas, stary. Nic nie robi. Za zdjęcia przegrywa teraz, patrz. Tak. Akurat ustalam miniaturkę na siebie. A ty możesz cały czas w tym telefonie nie siedzieć, dobra? No właśnie! Kartoni chodzi w tej weftę z balonami i nie robi kompletnie nic. Ej, serio? Ja nie daję rady tutaj zaraz. Psycha stitching. Strasznie psycha. Ale taki, wiesz, między nami, bo żeby też nie mówić jakiejś złej krwi nie wprowadzać. Zrobimy dywersję. Ty, ale je zrobili. Ale nikt inny tego Hania nie ogarnie. Kolejna dwójka! Co? Tak, naprawdę? A teraz ja tutaj będę powtórzać zaraz. Nie. Bardzo bym chciał. Niestety dzisiaj nie będzie mnie na szykowaniu imprezki na Sylwestra. Niestety musiałem wyjechać pilnie do Białegostoku. I żeby było mnie chociaż trochę w tym filmiku, to nagrałem wam przygotowanie mojego stroju imprezkowego. Więc już wam tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Będę przebrany za Johnny'ego Depa. Kupiłem sztuczne włosy. Zamierzam doczepić te włosy do kapelusza, albo właśnie do głowy, albo do kapelusza. Jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Proszę Hanię, żeby mi z tym pomogła. A ogólnie cały już mój strój już pokażę wam dopiero już na imprezce, jak wejdę. Tak prezentuję się ja, jestem jako Harley Quinn, Kuba jest jako Joker. No i jak oceniasz naszą stylóweczkę? Nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka. Kiedyś pracowałam w barze po wakacjach. Miałam być elegancką damą, przebrałam się za siebie z przyszłości. Jak fajnie! Z***cie wyglądacie. Mega fajnie wyglądasz, tak? Dla mura. Robimy tornado. Widzowie, patrzcie tutaj! No. Może i nie z Hollywood, ale przynajmniej my. No musiałem wykorzystać włosy. No. Jak zombie bardziej, no dla mnie to zombie bardziej. Ale ty, Kartoni, naprawdę. Nagrywam cię, bo ty teraz jesteś, musisz się przebrać. A no tak, tak, no, tak. No dawaj, dawaj. I teraz najważniejsze. Ale co mam z tym się zrobić? No tak jak ja. Tylko psa. I teraz chcę ci tylko powiedzieć, że ty się we mnie podkochujesz. Tak. Jestem Fred Jones, podkochuję się w Daphne. Tak, tu jest nasz pies, tak? To jest Scooby-Doo. Scooby-Doo. A to jest? Velma. Velma. To są moje wymarzone stroje normalnie, ja pierdzielę, ale jestem zachwycona. Ej, ale coś tu zmieniłaś, nie? W swoim wyglądzie? Tak, zabiłam guziczek. A mogłabyś dla widzów poprzedniej... Nie, jestem odpowiedzialną, poważną panią menadżer i nie mogę robić takich rzeczy. Widzicie widzowie, chciałem. Wy po prostu pamiętajcie, tylko kto chce dla was dobrze. I tyle. Dzisiaj... Biłeś mi, ale jestem Harkiem, jestem niezniszczalny. Dobra! Nie budzisz? Nie. I teraz brakuje takiej tej. Tak. Starczy, byliśmy jacyś ważni goście. Czego Ja nie panuję. Cześć, no. Ej, robiłam zakład, że Mati ubierze po prostu swoją czarną koszulkę i tak jest. Tak, Jezu, to są te buty operatora! Ej, to są buty operatora! Ja pierdzielę. Nie no, dla mnie i tak wygrał operator kamery. Gdyby nie kamerzysta, kamera, to nie byłoby Hollywood. Mati, za kogo się przebrałeś? Za Pita Davidsona. Jak Polska nie widzi? Usiądaj. On śmiecił przed lustrem. Tutaj się nie nagrywa cinematików, nie? Jak? Może to odłączyć? Nie, no nie. Ale Johnny! Ej, a ja wiem teraz jak to wygląda, to jest jak werso. Mówiliśmy to wcześniej, tak, żeby nie było. Bardzo podobny jesteś do werso, to jest bardzo. To te blond włosy. Zorganizowałam takie małe rozdania Oscarów, więc dla wszystkich gości dałam takie ankiety z 10 nominacjami. Z Bartusiem będziemy podliczać po prostu głosy, kto wygrywa jaką nominację, a tych nominacji i oczywiście wygranych dowiecie się w późniejszej pewnie części odcinka, a teraz wracamy do imprezy. Nie jedz, bo to duży. Nie jedz, bo to duży, Bartek. Ja też rączki umywam, Bartek. Za kogo się przegromadza? Maciej jest Pitem Davidsonem, czyli tym nowym chłopakiem Kim Kardashian i było Marianne Granie. Przed państwem artysta kuli oraz jego dziewczyna. Rozpoczynamy kolejną i ostatnią niespodziankę na naszej imprezie przed. Mam minut 5. Nie chciałam być jak każdy, dlatego patrzę w gwiazdy. 5, by wejść i zrobić cash, fame i więcej. Ja moje życie... Nie ma co, ale projekt pojedynczy to była najlepsza przygoda w tym roku. Ta misja jest cięższa niż mi się wydawało. Rzucaj! Rzucaj to balot! Pokaż ludziom co się stało. Out był. Co się mu stało? Ja go ratowałem! Mam nadzieję, że będzie ponownie takie samo zakończenie odcinka jak na domówce. I padł już taki zmazana już farba i tak tego nie wstawiał. Życzę wszystkiego dobrego i że w 2022 mamy już wyjść. Pula! Gen Z! Najnowszy projekt Friza. Wydarzenie, które polegać będzie na dostaniu Oscarów. Zaczynamy od pierwszej kategorii. Drodzy nasi goście, pierwszą kategorią jest najlepsza zwrotka. Osoba, którą ma najlepszą zwrotkę, jest, proszę państwa, Right? Nagrodą w tym roku jest... Velma! Patryk! Gratulujemy! Gratulujemy! Życzymy więcej wbijania się w krawężniki! Złote! Proszę o werble. Gratulowałam. Przepraszam! Kolejnym konkurentem jest kto najbardziej łonotliwy, mocny. Odpowiedź jest jasna. A co mogę powiedzieć? Kolejna spadłeczka wybrała jest w kategorii kto najwięcej dokuć. W tej kategorii wygrywa Wiktoria! Osoba, która najwięcej boi się rzeczy. Normalnie, najłatwiejsze. Dziękuję bardzo, że się strasznie boję. 8. kategoria, czyli antyczyszczor domu Gen Z. Bartek! Patryk! Patryk! Mycie i czyszczenie zużywa za dużo wody, jest to bardzo niezdrowe dla środowiska. Dziękuję! Zdecydowaliście, że najbardziej bekową kreacją jest uwaga... Hark, czyli Patryk! Czy chcesz podziękować mamie? Nie, bo nie pomagała mi malować się. No i trudno, mamo, przepraszam. Ale kocham mamę, pozdrawiam, nie oglądaj tego. Czas na ostatnią kategorię, czyli najlepszy kostium na całej imprezie. Wygrywa tą statuetkę Oscary. Dawaj. Ja? Dziękuję mamie, dziękuję tacie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że trochę się wytłumaczyć, ponieważ czuję pewne podrażnienie pod wpływem tej farby i jestem niestety zmuszony ją z siebie zmyć. I chcę przeprosić, że wymiękam, ale założę coś wygodnego. Patrzcie, bo nowy rok jest! Już jest za chwilę nowy rok! Polecam ekipa. Przemek, plus! Jego najlepszego! Wszystkiego dobrego! Dlatego to się nazywa sztuczne ognie, czajcie, bo to nie działa. Kochani, życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku! Dużo pieniędzy, zdrowia i oby przyszły rok był lepszy dla nas wszystkich niż ten! Wszystkiego dobrego! W sumie to tak trochę mi przykro, bo ten rok był naprawdę niesamowity. Dziękujemy wam wszystkim za obserwację, za subskrypcję, za wyświetlenia i tobie, Karol, szczególnie za to, że wziąłeś nas pod swoje skrzydła, bo myślę, że kolejny rok będzie tym najlepszym rokiem chyba, co? Dziękujemy szefie! Wszystkiego dobrego i dużo zdrówka. Sorry, w farbie trochę, więc delikatnie. Sorry. Oczek mam wszystko. Cześć, miłego nowego roku, misie! Ja pierdzia. O, hej Hania! Zaraz jakieś donki do nas? O my god, to najlepsze donaty ever! Wow! Dalej boli serce mnie przez ciebie, przez ciebie! Jestem Czeszwy, widzowie, kocham was. Pływa w basenie, tak jak lubię to na scenie. Basen, 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 basen! Basen, basen! 10 sekund! 5, 4, 3, 2, 1! Ej, kochamy was, widzowie. Szczerze! chciał zrealizować, to chciał przetrwać, patrz, patrz zrobił. Dla sprostowania kolega uciekł z imprezy i Patryk postanowił go szukać na parkingu i znaleźli go w aucie. Nie będziesz spał, będziesz nie... Chata za 7 milionów ożby w Patryk! 7 milionów ożby w sound white noise! I chłop to słucha, żeby zasnąć. To my też możesz słuchać tych fali za... I to z głośnika! Zamykaj chmurę i chodź! Czwarta 27, 1 stycznia, czwarta 27, dzień zajmujący. A kto zazwyczaj zostaje ostatnim na imprezie? My! A mężczyzn zostaje... Witamy Cię w naszych szeregach, jest 5:05, lecimy dalej z imprezą do 8 rano. Piszemy do Emil, co ma przynieść mi? Światła się do ziemi, żądamy tu z duszy. Jeden z procentów, z niskimi mamy film. Piszemy do M, piszemy do M. Czyny są tylko dziewczynami! Wow, wow! Przepraszam Cię bardzo, słuchaj, polo, kiedyś... Ci to czoło, ej, bagażnikiem Ci mocno p***ałem i bardzo wtedy sobie u Ciebie p***ałem, ale teraz mam nadzieję, że to naprawię i lecę dalej. Oj, jeszcze raz. Widzowie, 6:03, czekaj. Znowu kurde, kto został, no kto no. Znaczy, a jest Marcel. No jak zwykle to sama historia się powtarza. Muszę reprezentować Gen Z, żeby nie było przypału, bo wszyscy idą spać jak dzieci o 2:00 w nocy. Napiszcie im w komentarzach, żeby się poprawili. Ostatnio myślałem, że nie wrzucą i teraz też nie wiem, jeszcze bardziej mi się plącze język. Więc teraz też nie wiem, czy wrzucą, bo już mamy zakończenie nagrane. I no ale co, jutro o 17:30 igrzyska kaca, ja... Przepraszam, nie będziemy na tym odcinku, bo odpuszczam. Idę spać cały dzień, piję wodę. Jutro o 17:00 się widzimy. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy i szczęśliwego nowego roku, widzowie. Dużo szczęścia, żeby chociaż każdemu z was się jedno dobre marzenie spełniło, żebyście byli zdrowi, żeby rodzina była zdrowa. Pozdrawiam wszystkich i napiszcie w komentarzu jak spędziliście Sylwestra. Ja idę spać o 6:00 znowu do tej samej godzinie co ostatnio. Wiem, że gadam z wami z zamkniętymi oczami, ale naprawdę nie chce mi się otwierać. Przepraszam, wiecie, że zawsze się staram. Dzisiaj za późno. Cześć i cześć, dobranoc. Dobra. Ej, k***a, gdzie on znikł?